Ostrołęckiego. W imieniu pana wojewody łódzkiego Tobiasza Kochańskiego witam pana posła Marka Naturzewskiego, pana posła Włodzimierza Towarzewskiego, witam marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, wójta gminy Zbrudne pana Krzysztofa Skowrońskiego, starostę Tomaszewskiego pana Mariusza Kołodziejskiego oraz Witolda Małeckiego, burmistrza Tuszyna. Panie wojewodo, oddaję głos. Dzień dobry, witam państwa wszystkich zaproszonych gości na dzisiejszej konferencji. Proszę państwa, dzisiaj mamy jeden z najważniejszych dni dla samorządów województwa polskiego, od kiedy samorządy powstały. Dzisiejszą liczbą dnia dla nich wszystkich jest dotacja rządowa na różnego rodzaju inwestycje we wszystkich samorządach naszego województwa w wysokości 1 miliarda 858 milionów złotych. Nigdy w historii tak wielkie środki nie trafiły do wszystkich samorządów naszego województwa. Samorząd województwa łódzkiego, miasta jak Łódź, Skierniewice, Piotrków, Trybunalski, powiaty i gminy otrzymają dofinansowania na różnego rodzaju zadania. Są to środki w przeważającej mierze na rozwój infrastruktury drogowej, ale również na żłobki, przedszkola, infrastrukturę sportową, na rozwój oświaty, na wodociągi, na kanalizację i na oczyszczanie ścieków. Środki zostały podzielone przez komisję pod przewodnictwem pana ministra Szefernakera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ten nabór jest wyjątkowy i rekordowy dlatego, że wszystkie gminy i powiaty są beneficjentami tych środków. Miasto Łódź otrzymuje powyżej 70 milionów złotych na inwestycje drogowe, jakże ważne, na które do tej pory środków nie miało. Miasta na prawach powiatów, jak Skierniewice czy Piotrków Trybunalski, otrzymują powyżej 30 milionów złotych na ważne inwestycje i rozwiązania, które będą służyły tamtym mieszkańcom. Ale nie zapominamy również o gminach i powiatach. Nie zapominamy o gminach wiejskich czy wiejsko-miejskich. Tam, gdzie przez ostatnie 30 lat środki, czy to rządowe, czy europejskie, płynęły w mniejszym zakresie, do tych gmin, które często były nazywane tymi, które przegrały na transformacji ustrojowej, to ma się zmienić. I dlatego decyzjami pana premiera Morawieckiego do nich wszystkich również będą płynęły środki. Zdecydowana większość środków to są zadania wieloletnie i skomplikowane, które mają podwyższyć jakość życia mieszkańców naszego województwa. Duże gro z tych środków ma zostać wydatkowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest z nami pan marszałek województwa łódzkiego, pan Grzegorz Schreiber, który również jest beneficjentem tych środków jako pierwszy z samorządowców, który obejmuje swoim zakresem swojego działania całe województwo. Otrzyma środki w kwocie powyżej 90 milionów złotych na bardzo istotne zadania. Także, proszę państwa, jest to naprawdę dzisiaj historyczna chwila, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o przekazaniu nie tylko rekordowych środków, ale zdecydował o przekazaniu środków wszystkim, niezależnie na poglądy, podziały, długość czy szerokość geograficzną. Jest to wyjątkowy dzień, a to dopiero początek, dlatego że już jutro rozpoczynamy konsultacje w sprawie kolejnego naboru programu w ramach Polskiego Ładu, który będzie znowu dedykowany dla samorządów. Dziękuję bardzo. Panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, szanowni państwo, to rzeczywiście w skali tego, co wydarzyło się do tej pory, co przecież przy bardzo dobrej współpracy z rządem udało się samorządom naszym pozyskiwać, to co się dzisiaj wydarza, jest nieporównywalne z niczym. To są olbrzymie środki, które trafią bezpośrednio do samorządu, bo były inwestycje, które trafiały do województwa, były duże środki, ale one były adresowane pośrednio do województwa. W tym wypadku te pieniądze trafią bezpośrednio do samorządu, a zatem bezpośrednio do mieszkańców naszego województwa. Bo wszystkie projekty, które tutaj są beneficjentami tego projektu Polski Ład, to są środki, które są adresowane do ludzi tak naprawdę. Bo my, samorządowcy, ja w imieniu samorządowców, myślę, całego województwa, mogę bardzo serdecznie podziękować na ręce pana wojewody, na ręce parlamentarzystów, na ręce rządu, że naprawdę olbrzymią pomocą w tej chwili zostaną nasze gminy, nasze powiaty,
województwo łódzkie, zasilone środkami, które trafią bezpośrednio do ludzi, bo cóż na przykład my robimy, my jako województwo? Przecież to będą pieniądze, które skorzystają bezpośrednio ludzie. Chcemy rozbudować nasz system komunikacyjny, chcemy naszą sieć, zintegrowaną sieć kolejową, autobusową jeszcze rozszerzyć, jeszcze rozbudować. Chcemy kupić 20 autobusów hybrydowych z tych środków i wyremontować 150 km dróg województwa. To jest rzecz, wydaje się niebagatelna, to jest rzecz, którą naprawdę województwo odczuje. Mieszkańcy naszego województwa odczują, bo to oni będą tymi autobusami dowożeni do pociągów. Dzięki temu te pociągi będą lepiej wypełnione, będą transport w naszym województwie będzie o wiele lepszy, lepiej funkcjonował. Na tym nam zależy, to jest pierwszy krok, bo w ślad za tym będziemy oczywiście sami też rozbudowywali tę siatkę połączeń. Od początku, gdy jestem marszałkiem, podkreślałem, że wykluczenie komunikacyjne to w województwie łódzkim w sytuacji, kiedy jest województwa w środku Polski. Wydawałoby się niemożliwe, że tak jest, a jest. Olbrzymie wykluczenie komunikacyjne wielkiej ilości mieszkańców w naszym województwie. To krok po kroku udaje nam się poprawić. I jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, że te olbrzymie środki, które w tej chwili otrzyma województwo, będziemy mogli dopełnić naszą projekcję działań. Ja jestem przekonany, że wszyscy samorządowcy, którzy są beneficjentami tego projektu, będą tak właśnie postępować i będą one, te środki trafią bardzo szybko do mieszkańców, którzy odczują korzyści płynące z Polskiego Ładu. Raz jeszcze, panie wojewodo, bardzo serdecznie w imieniu wszystkich samorządowców dziękuję. Dziękuję panu marszałku. Proszę zabrać głos teraz na starostwa. Panowie posłowie, panie marszałku, koledzy samorządowcy. Szanowni Państwo, obserwując ostatnie kilka lat, wyjątkowych lat, kiedy tak znacząca pomoc rządu polskiego jest kierowana właśnie ku samorządom, możemy powiedzieć, że to jest przełom, jeśli chodzi o historię Polski, przełom, jeśli chodzi o rozwój samorządów, tym samym rozwój województwa, rozwój całej Polski. Co więcej, jest to zrównoważony rozwój. Czyli ta pomoc, proszę Państwa, finansowa sięga wszystkich, nawet te najmniejsze gminy, również tutaj w moim przypadku powiat tomaszowski, który zwiększył w przeciągu ostatnich 2 lat nakłady na inwestycje 3-krotnie. Proszę Państwa, ale nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie nie ta pomoc finansowa polskiego rządu w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach innych programów, które są tutaj dedykowane przez pana wojewodę, przez pana marszałka, za co bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, serce mi się raduje, że będziemy my jako samorządowcy, w przypadku też Tomaszowa Mazowieckiego, realizować takie inwestycje, takie programy, których nie moglibyśmy bez tej pomocy zrealizować. I one dotykają oczywiście infrastrukturę drogową, ale też dotykają, tak jak w przypadku jednego z wniosków, który złożyliśmy, a został oceniony pozytywnie, dotykają ludzi chorych. Tych, którzy na co dzień takiej pomocy mogliby nie mieć. A ta pomoc będzie zwiększona, te warunki, w których oni będą funkcjonować i żyć, będą naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ten program rządowy, to trzeba podkreślić, ratuje również życie, funkcjonowanie lokalnych firm. Tak jak się przyglądam w ostatnich kilkunastu miesiącach, tomaszowskie firmy, firmy z powiatu tomaszowskiego, one nie tylko zaczynają funkcjonować na tym poziomie jak kiedyś, ale proszę Państwa, rozwijają się, starają się być coraz mocniejsze finansowo. To są polskie firmy, to są lokalne firmy, dzięki czemu poziom bezrobocia na terenie naszego powiatu nie wzrasta. To jest naprawdę wyjątkowa wartość, to jest sytuacja, jakiej nie było od lat. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten program, bardzo serdecznie dziękuję za te środki finansowe, które
będą spływać do wszystkich gmin, do wszystkich samorządów na terenie powiatu tomaszowskiego. Te podziękowania tutaj składam na ręce pana wojewody Tobiasza Bocheńskiego, na ręce parlamentarzystów, na ręce pana marszałka, ale również przede wszystkim też na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwsze środki trafią fizycznie na konta samorządów. Te środki trafią na konta samorządowców, gdy samorządowcy wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpiszą stosowne umowy, które będą gwarantowały im te środki finansowe, ale mało tego. Sama decyzja banku i wystawienie promesy dla samorządu jest wystarczającą gwarancją do rozpoczęcia wszystkich czynności przetargowych i pozostałych, nawet jeżeli tych pieniędzy konkretnie na koncie nie będzie, bo chcemy usprawnić i umożliwić jak najszybsze ich wydanie. Zatem nie data przelewu jest istotna, ale data podpisania wszystkich stosownych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, do czego wszystkich beneficjentów zachęcamy, dlatego że dzisiaj o godzinie 9.30 oficjalna lista pełna została wywieszona na stronie Urzędu Wojewódzkiego, tak jak i na każdego z pozostałych 15. I można już rozpocząć czynności zmierzające do pozyskania tych środków. Jeszcze jedna rzecz. Część samorządowców uważa, że tak naprawdę samorządy ostatecznie stracą na Polskim Ładzie prawie 15 miliardów złotych w ciągu 10 lat i nie wierzą w żadne rekompensaty, które by to ukryły. Jak pan się do tego odniesie? Te środki, które dzisiaj są przekazywane samorządom, to nie są żadne rekompensaty. Dlatego, że samorządy nie stracą. To jest oczywiście pewna narracja polityczna, która jest nam prezentowana, zanim jakiekolwiek ustalenia czy jakiekolwiek projekty ustaw zostały w parlamencie złożone. Są samorządowcy i oni są licznymi beneficjentami dzisiaj tego programu, którzy otrzymują bardzo liczne środki, którzy twierdzą, że na Polskim Ładzie stracą. Nie stracą. Tak jak do tej pory na żadnej reformie rządu Prawa i Sprawiedliwości nie stracili. Wszystkie łącznie z PIT-em dla młodych, który wcale nie zubożył samorządów, tylko zmniejszył ich przysporzenie. Ale rok do roku, o czym mówił pan poseł Tomaszewski, samorządy posiadają więcej środków na wydatki, dlatego nie zgadzam się z tym.